Jesteśmy gotowi. Witamy Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Dziś głównie w sprawach polityki zagranicznej jest poseł Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Dariusz Klimczak oraz poseł Jarosław Rzepa. Bardzo proszę Władysława Teofila Bartoszewskiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, przyzwyczailiśmy się już wszyscy do tego, że do czego się ten rząd nie dotknie, to wprowadza chaos. Jest chaos w opiece zdrowotnej, jest chaos w sprawach aborcyjnych, jest chaos w sądownictwie ogólnie, jest chaos w sprawach gospodarczych. Podczas epidemii koronawirusa nasi przedsiębiorcy cierpią i nie mają właściwej pomocy. Ale chciałbym również zauważyć, że mamy chaos w polityce zagranicznej, o czym może ludzie mniej wiedzą. Otóż pan wiceminister spraw zagranicznych ogłosił, że została wręczona nota dyplomatyczna do naszego głównego partnera w Unii Europejskiej, to znaczy do Republiki Federalnej Niemiec, krytykująca panią Claudię Roth, wiceprzewodniczącą Parlamentu Niemiec, czyli Bundestagu, za to, że poparła w mediach społecznościowych strajk kobiet, pokazując się ze zdjęciem błyskawicy i z napisem jest wojna, ponieważ uważa, że kobiety w naszym kraju powinny być wspierane. Oczywiście mówienie o wojnie, jak się jest obywatelem Niemiec, jest lekko niezręczne. Natomiast to było tylko pokazanie tego, co nasze panie na zewnątrz Sejmu ze sobą przynosiły. I robi się z tego ogromną aferę, a pan minister Szynkowski-Welsenk powiedział, to jest cios w pracę Paula Ziemiaka i Manuela Sarrazina. Otóż byłoby to może bardziej zrozumiałe, gdyby ktokolwiek w MSZ-cie chciał odnotować we właściwy sposób to, że w piątek Bundestag bez głosu sprzeciwu przyjął uchwałę, która podkreślając wyjątkową sytuację Polski w czasie II wojny światowej i postanowili, że powstanie w Berlinie miejsce pamięci w centrum Berlina, prawdopodobnie przy Anhalte Bahnhof, które będzie dedykowane wyłącznie polskim ofiarom II wojny światowej. Do tej pory takie miejsca pamięci i pomniki były zarezerwowane dla ofiar europejskich Żydów, dla Roma i Sinti, dla homoseksualistów i ofiar eutanazji. A tym razem będą Polacy uhonorowani szczególnie. Dlaczego? Dlatego, że Bundestag, gdzie uchwałę wnieśli zarówno posłowie koalicji rządowej, jak i posłowie opozycji, w tym Partia Zielonych, do których należy pani Claudia Roth właśnie i pan Sarrazin zresztą, mówiła, że jest to, że okupacja niemiecka w Polsce miała bezprecedensowy charakter i miała na celu całkowite zniszczenie polityczne naszego państwa i wyniszczenie narodu. Cała ta uchwała zaczyna się, początki tej uchwały sięgają 2011 roku, kiedy ówczesny sekretarz stanu w KPRM-ie Władysław Bartoszewski zgłosił, że jest niezbędne, żeby upamiętnić Polaków osobno i szczególnie w Berlinie, ponieważ my byliśmy głównym przedmiotem ataku hitlerowskich Niemiec i że należy nam się godziwe upamiętnienie. I to teraz powstało. Żeby było zabawniej, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, pan Przyłębski, protestował przeciwko tej formie upamiętnienia, bo on chciał, żeby było centrum, które upamiętnia wszystkie narody okupowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej, co jest zadziwiające dla mnie. I on chciał, żeby był pomnik, że tak powiem, fizyczny pomnik, natomiast żeby upamiętnienie było dla wszystkich. No, dzięki Bogu posłowie Bundestagu nie przychylili się do tej dziwacznej opinii i zagłosowali wszyscy za powstaniem tego centrum. Co jest rzeczą wyjątkowo ważną dla nas, to jest to, że w pierwszym zdaniu uchwały Bundestagu jest napisane, że Polska, tak jak i Francja, są i będą centralnymi partnerami Niemiec w Europie. Czyli jesteśmy dla Niemiec równie ważni co Francja,
i ważniejsi niż ktokolwiek inny. To jest rzecz, którą może by zauważył nasz MSZ i zauważył nasz rząd, że zamiast atakować odwiecznego krzyżackiego wroga za Odro, żeby jednak nawiązać jakieś normalne stosunki z państwem niemieckim i z rządem niemieckim, kiedy wszyscy parlamentarzyści, nawet nacjonalistyczne AfD, nie głosowało przeciwko upamiętnieniu Polaków. Wstrzymali się od głosu, a cała reszta głosowała za. I ja bym chciał, żeby polityka zagraniczna Polski przestała tworzyć chaotyczne kroki, robić chaotyczne kroki, które szkodzą naszemu narodowi, naszemu państwu i naszemu narodowi. Dziękuję bardzo. I poseł Jarosław Rzepa. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jako poseł z Pomorza Zachodniego powiem o praktycznym wymiarze współpracy, która rodziła się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ale jeszcze lepiej, kiedy zyskaliśmy możliwość swobodnego przemieszczania się dzięki układowi Schengen. Szanowni Państwo, i tutaj wielkie, wielkie podziękowanie dla tych wszystkich, którzy byli twórcami programów transgranicznych, bo ja mogę na moim przykładzie powiedzieć, jak to funkcjonuje. Szanowni Państwo, dzisiaj granica, nie ma granicy dla karetek, nie ma granicy dla straży pożarnej, policji, która reaguje zarówno po jednej i po drugiej stronie, jeżeli taka konieczność jest, i to regulują właśnie między nami współpracy, traktaty. Natomiast muszę też powiedzieć o praktycznych wymiarach współpracy pomiędzy samorządami, bo tak się dzieje. Nas już dawno ta granica nie dzieli, tylko łączy. My budujemy wspólnie infrastrukturę drogową, budujemy mosty, rewitalizujemy. Mamy w Dolinie Odry bardzo wiele przykładów na to, że dbając o środowisko naturalne, robimy to wspólnie, bo przyroda nie zna tych granic, Szanowni Państwo, a po jednej i po drugiej stronie mieszkają ludzie, którzy nie tylko o tą przyrodę chcą dbać, ale również chcą tą przyrodę poznawać, i my to robimy wspólnie, i od dawna już nie ma między nami żadnych granic. Natomiast oczywiście pytania pozostają. Pytania, które dzisiaj na które nie ma dzisiaj do końca odpowiedzi, ale my właśnie tam lokalnie pokazujemy, że Niemcy są dla nas bardzo ważnym partnerem, potrafimy z nimi rozmawiać, potrafimy z nimi być partnerami w wielu projektach i realizować dla dobra ludzi zamieszkujących tamte tereny coś wspólnie. Dlatego też myślę, że to jest chyba taki dobry przykład, że w tej polityce zagranicznej być może czasami jest różnie na tym wysokim poziomie, ale na dole, tam gdzie są ludzie, gdzie są poszczególne biznesy, gdzie są kultura, która się spotyka, można to robić od wielu lat dobrze, i mam nadzieję, że w przyszłej perspektywie, która tak naprawdę już się zaczyna, również te programy transgraniczne będą odgrywały bardzo ważną rolę, do czego wszystkich rządzących mocno namawiam. O zabranie głosu proszę posła Dariusza Klimczaka. Szanowni Państwo, zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych. De facto one już trwają, bo kilkadziesiąt milionów Amerykanów już oddało głos. I niewątpliwie jest to najważniejsze wydarzenie na świecie, nie tylko z punktu widzenia strategicznego, ale bieżącego funkcjonowania polityki międzynarodowej, a także wpływu na losy Europy, w tym Polski. Niestety, im bliżej tych wyborów, pojawiają się często głosy różnych polityków, co by było lepsze, czy gdyby wygrał Donald Trump, czy Joe Biden. I niestety wypowiadają się na ten temat politycy zarówno opozycji, jak i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie takie wypowiedzi wysoko postawionych polityków Prawa i Sprawiedliwości są godne pożałowania, ponieważ wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest suwerenne prawo Amerykanów. To jest bardzo mądry i doświadczony naród i im trzeba zostawić tę decyzję. Dla nas, dla Polski, racją stanu są właściwe relacje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dobre relacje z narodem amerykańskim, i musimy zabiegać o to, aby te relacje nie tylko były dobre, ale i strategiczne z punktu widzenia naszej pozycji w Unii Europejskiej. Dzisiaj, czego oczekujemy od polityków Prawa i Sprawiedliwości, to nie wypowiadania się właśnie w taki sposób, gdzie ingerujemy w suwerenną decyzję narodu amerykańskiego, ale zaproponowania takich projektów, które będą przez nowego prezydenta, bez względu kim on będzie, potraktowane jako priorytetowe i strategiczne z punktu widzenia naszych relacji jako ważnego członka Unii Europejskiej. Dzisiaj my oczekujemy, że po wyborze, po ogłoszeniu wyników,
Polska przedstawi tego typu projekty, które nas zbliżają gospodarczo, zarówno w kontekście naszego funkcjonowania w Unii, w NATO, czy w relacjach typowo ludzkich w aspekcie kultury. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pan redaktor Śledzki. Dzień dobry, Klaudiusz Stel, Zagradionowy Świat. Krótko chciałem w innym temacie zapytać. Jutro wszystko wskazuje na to, że nie będzie posiedzenia Sejmu. Dlaczego panu zdaniem? Znaczy, jaka jest tego przyczyna? Pewnie o tym też za moment wiceprezes Dariusz Klimczak. No, wydaje się, że po pierwsze PiS nie jest przygotowany w stosunku do ustawy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Widać, że PiS nie wie, czy ta ustawa w obecnym kształcie mogłaby w ogóle przejść procedurę przez Sejm. Nie ma chyba większości do tego, żeby ta ustawa była procedowana. To jest na pewno pierwszy powód. Drugi powód to jest chaos i to, że PiS chce po prostu przetrzymać też te protesty. Nie chce dawać protestującym żadnego powodu do tego, żeby wychodzili na ulicę. Też pewnie stąd wstrzymywanie się z publikacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że to są najważniejsze powody do tego, żeby po prostu ten Sejm odroczyć. Tak. Jeszcze będzie dzisiaj się wypowiadał na ten temat prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast już dzisiaj widać, że te powody są bardzo proste. PiS już nie ma większości w tym Sejmie. I nie chodzi tylko o ustawę prezydencką, nie chodzi o ustawę dotyczącą ochrony zwierząt. PiS, kiedy rozmawiamy z politykami Prawa i Sprawiedliwości, posłami Prawa i Sprawiedliwości, nie ma większości w bardzo wielu sprawach. Klub jest skłócony, klub ma żal, różni posłowie do różnych posłów i to oni wprost nam mówią. I kwestią czasu jest, kiedy wewnątrz tego klubu skrystalizuje się osobne koło. Dziękuję bardzo. Skupiamy wokół Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tak? Myśli pan o tym kole? Nie. Chodzi o zupełnie innych posłów, którzy wprost nie zgadzają się z polityką Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękujemy.